Odważ się wstąpić do strefy. Rączka Stalker. Promzona. Gdzie to może być? O! Jeśli chcesz mówić, ubieraj walinę. O, deserter. Pozdrawiam Zbiega. Czego chcesz? Spadek po kim dobry. Nie bój się, nie przyszedłem po twoją dupę. Potrzebny mi twój unikalny pistolecik. Ha! Mogę oddać ci swój pistolet. Co najważniej, możesz dostać w mordę. To jedyna pamiątka po moim najlepszym przyjacielu. A co to za przyjaciel i co się z nim stało? Służyliśmy razem na tej przeklętej bazie. Nazywaliśmy go marynarz. Dobry był z niego chłopak, tylko dziwny trochę. Na czym polega ta jego dziwność, jeżeli to nie tajemnica? Jestem dziennikarzem i interesują mnie takie dziwne historie. Opowiesz? Dziennikarz mówisz. Dobrze, opowiem, ale mam jeden warunek. Jakby co? Nie znasz mnie i nigdy nie widziałeś. Dobra, powiedzmy, że o marynarzu opowiada mi anonimowy informator. Otóż marynarz to oczywiście żartobliwe przezwisko, chociaż miał pewne zamiłowanie do wody. Gdy zobaczył kałużę, od razu do niej wchodził. Z tego co wiem, to nie urodził się nad morzem, ale ciągnęło go do wody. To interesujące. No i co się stało z tym twoim przyjacielem? Zaplanowaliśmy wspólnie ucieczkę. Marynarz zdobył na bazie różne potrzebne w drodze rzeczy i schował je gdzieś tu w kryjówce. Ale nie powiedział, gdzie dokładnie. Mówił tylko, że kiedy uciekniemy, opróżnimy schowek, a za fantę wynajmiemy przewodnika, który zaprowadzi nas do zony. Wyprowadzi nas z zony, przepraszam. Wiesz, co takiego cennego zwędził z bazy? Broń z powiększonym magazynkiem, unikalny automat, naboje, ładunki do granatnika i być może inne cenne rzeczy przydatne w zonie. Za taki towar przewodnik wyprowadziłby nas poza obwód. Rozumiem. Ten twój marynarz to nie głupi facet był. Co się z nim stało? Kilka dni temu samowolnie opuścił bazę. Chciał coś jeszcze schować do skrytki. Niestety wypatrzył go nasz snajper i kulka w tył głowy. Marynarz dostał drewnianą jesionkę, a snajper urlop w nagrodę. Cholera, to przykre. Dobra, postaraj się sam jakoś wydostać z zony. Ja dotrzymam słowa i nie powiem nikomu, że cię widziałem. Spróbuję odszukać schowek marynarza. Powodzenia i żegnaj. Schowek marynarza. Proszę. Jeszcze jedna historia do kolekcji. Dobrze, a więc okazuje się, mamy tutaj bardzo ciekawy zabieg. Spawn tej kurtki, tego płaszcza, jest losowy. Więc za jednym razem może być w jednym miejscu, a za drugim razem już zupełnie gdzie indziej. Także to jest ciekawa sprawa. Okej. Co mamy i czego nam potrzeba? Modernizowany pistolet, raportówka... Ty to, того, nie baluj się. Generalnie jeśli chodzi o zadanie z zebraniem tych wszystkich rzeczy, to po prostu musimy chodzić i... ...strzeczał takiego rzadkostnego mutanta, jak pożeratel wspominania. I sprawdzać, samowo czy... Samowo jego, oczywiście, nikt nie widział. No иногда zasnął człowiek после пробуждения nie mógł. Dlaczego my potrzebujemy? I говорят, что забывались самые радостные Mleko, грибы, кишоные огурки. Еще говорят, что вроде как в секретных лабораториях пытались создать супершпион, который мог не только читать мысли, но и как бы полностью считывать. Ну, эти банды чьи-то сон барзо. Или ином событии. Со второго люка на него не гляжу. Гитарист не бенды зачеркал. Курца. Cinko, powiem. Słabo, będzie trzeba zajść do tych, do żołnierzy chyba. Bo tutaj raczej nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek to miał. Panie, dobra. No nic, to teraz co, do... W sumie można tego załatwić. No to i tak na ten. Dobra, teraz, żeby się nie zabić tym cholernym samochodem. A. Chłopanie, dzik. Okay.
О. Tak, dobrze, jadę, okej. Chociaż tyle. Tak. Dobra. Kurde. Okej. Żeby to tak nie zamulało. Dobra, i ten gość niby jest gdzieś tam, tak? Jest. I on. Dobra, zobaczymy. No nic, przejdziemy się po żołnierzach teraz. Czy nie mają tych produktów? Ja jestem człowiekiem, który nie lubi samochodów, stąd moje umiejętności prowadzenia tego czegoś są bardzo przeciętnie zerowe. Panie! Co to ma być? O jest. Dobra. To tak, co mamy tutaj? Naście nie zobaczy, to jeszcze nie. Kto mi to zlecał? Dobra. Panie! Dobra, z tobą nie pogadam. Może z tobą. Co ty masz? Nic tu nie masz. Dron. Zdrowa, stalker. Zdrowa. Zdobyłem dla ciebie ten płaszcz. O, zuch z ciebie. Daj go tutaj. Pieniądze już przygotowałem zgodnie z umową. A oto nowitki płaszcz skórzany. Zabieraj. A przy okazji, niemal bym zapomniał. Podczas twojej nieobecności szukał cię pewien typ. Na cudzoziemca wyglądał, ale nie wojskowy. Powiedział, że pilnie musi z tobą pogadać. Proponowałem, aby ty na ciebie zaczekał, ale się nie zgodził. Na koniec powiedział, że w opuszczonej fabryce będzie na ciebie czekał, a ty już sam zdecyduj, iść tam czy nie. Cudzoziemiec, mówisz? Zgoda, jak będę w tej okolicy. Dowiem się, co to za typek. Okej. Dobra. No to co, w dalszym ciągu musimy znaleźć zapasy. Kurde. Truchłanie toperze. Skąd to wziąć? Bagna. Tam jak się to nazywało? Coś tam zona, tak? Tam zona. Po prostu wysypisko. Oj, no dobra. To pójdziemy na tą fabrykę. Zobaczmy, co to za gość. Chociaż nie przewiduję nic dobrego ani przyjemnego. Pchałem w krzaki. Kręcić od razu do wyjazdu. Pięknie. Ja może nie zaciągnąłem ręcznego, ale mniejsza o to. Dobra. Co to za ziomeczek? Chciał się z nami widzieć. Nie ufam temu ani trochę. Antao. Hej. Witaj. Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? Wołają mnie Pan Tao. Jestem etatowym korespondentem Renmin Ribao, gazety chińskich komunistów. Co? Renmin? Dziennik ludowy.
A, teraz rozumiem. Trzeba było tak od razu. Więc czego chcesz i co cię tu sprowadza? Piszę dla swojej gazety. To może taki akcent powinienem mieć, taki bardziej, wiecie. Piszę dla swojej gazety felietonie o ozonie. Bardzo są one popularne w mojej ojczyźnie. Otóż pomyślałem, że taki doświadczony fotograf mógłby napstrykać zdjęć do moich artykułów. I nie za darmo, oczywiście. Sfotografować można, oczywiście. A co konkretnie cię interesuje? Tym bardziej, że nie za darmo. Moich czytelników interesują wybitne postacie, które mogą wpłynąć lub już wpłynęły na bieg zdarzeń w zonie, na znaczące obiekty. Zwykle mieszkańcy zony ich nie interesują. Potrzebne są znaczące postacie. Porobisz mi ich zdjęcia, a ja o tych osobach napiszę felieton. Redaktorzy będą zadowoleni. A co z anomaliami, mutantami? To naprawdę coś niezwykłego. Jesteśmy poważną gazetą. My nie piszemy tego, co niesprawdzone i nie jest wiarygodne. Zostawmy te zjawiska do wyjaśnienia naukowcom i rzecz jasna bulwarowym gazetom. Jasna sprawa. Jakie są warunki transakcji? Będę brał zdjęcia od ciebie po 1000 za sztukę i partiami po 10 fotografii, aby a na artykuł starczyło. Pasuje? Normalne pieniądze jak za taką pracę. Zgoda, będziesz miał fotki, tylko na super jakość nie licz. Tu za nami mimo wszystko, a fotografować trzeba będzie w trudnych warunkach. A tak przy okazji, dlaczego zacząłeś się tu w garażu? Nie mogłeś sobie znaleźć lepszego miejsca? W fabryce, jak sądzę, byłoby trochę lepiej. Wielkiej super jakości od zbieranego fotomateriału nie wymagam. Najważniejsze, aby można było daną osobę zobaczyć. A powód tego, że tu siedzę. Kiedy tu siedzę, widziałem jakiegoś dziadka na dachu koło komina kotłowni. Chciałem się w zakładzie ulokować, ale się obawiam. Jest tam ktoś lub ktoś. Jak masz odwagę, to idź popatrz. Na razie mi to dobrze. No tak, siedź w garażu. Do zobaczenia, korespondencie. Tao. Proszę, ciekawe rzeczy. Gdybyśmy znaleźli coś. Ła, skondensowane mleko, super. Ale potrzeba ogórków i czegoś tam jeszcze. Bananów, czy innego dziadostwa. Tam niby jakiś staruszek jest, tak? Zaraz się zorientujemy, co tu się wyrabia. Trzeba się dostać na górę. Jakoś. No, idźże. Daj apteczku, proszę. Ciekawe. Już wiemy, że lepiej tam nie wchodzić. Dobra, to jedziemy do Sidora teraz. Udanych łowów, stalkerze.